Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osób chorych i niesamodzielnych. Dzięki informacjom, zaprezentowanym w filmie, zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Pierwsza pomoc to podstawowe czynności przed przybyciem lekarza pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych osób mających na celu ratowanie zdrowia bądź życia ludzi, którzy odnieśli obrażenia lub nagle zachorowali. Głównymi celami udzielania pierwszej pomocy jest kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie na niebezpieczeństwo utraty życia, albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Artykuł 162 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny. Pamiętaj, udzielając pierwszej pomocy, nigdy nie należy ryzykować swojego bezpieczeństwa. Pierwszą czynnością na miejscu zdarzenia jest ocena i analiza miejsca wypadku przed dalszymi niebezpiecznymi zdarzeniami. Zanim podejdziesz do poszkodowanego, upewnij się, że nic nie grozi Tobie ani jemu. Sprawdź, czy poszkodowany reaguje. Ostrożnie potrząśnij go za ramię i spróbuj nawiązać kontakt. Wezwij pomoc. Pamiętaj, nigdy pierwszy nie odkładaj słuchawki. Kontroluj cały czas stan poszkodowanego. Po ocenie zdarzenia i rozpoznaniu niebezpieczeństwa należy zabezpieczyć odpowiednio miejsce wypadku. Jeśli to możliwe, poszkodowanego należy jak najdelikatniej zabrać z miejsca zdarzenia, by ułatwić dalsze czynności ratownicze. Służy temu na przykład chwyt rauteka. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, oddycha, sprawdź zagrożenie, sprawdź czy poszkodowany reaguje i udrożnij drogi oddechowe, sprawdź oddech przez 10 sekund. Jeśli poszkodowany nie reaguje, wezwij pomoc. Ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, kontroluj stan poszkodowanego. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, nieoddychający, sprawdź zagrożenie. Sprawdź, czy poszkodowany reaguje i udrożnij drogi oddechowe. Sprawdź oddech przez 10 sekund. Jeśli poszkodowany nie reaguje, wezwij pomoc. Rozpocznij RKO. Dla poszkodowanych nieoddychających, nieprzytomnych i niereagujących należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową ABC, udrożnić drogi oddechowe Airway, podtrzymać oddychanie sztuczna wentylacja Breathing, podtrzymać krążenie krwi poprzez masaż pośredni serca i ucisk zewnętrzny klatki piersiowej Circulation. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.